We wtopie wcielacie się w kapitanów okrętów podwodnych walczących o tytuł króla oceanu. Wygracie, jeśli zatopicie wszystkie okręty przeciwników. Dobierzcie po jednej karcie okrętu i karcie oceanu w tym samym kolorze. Przetasujcie wszystkie karty okrętów i ułóżcie w okrąg. Karty oceanu umieśćcie za okrętem odpowiedniego koloru w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara. Każdy z Was dobiera komplet torped w swoim kolorze, tasuje je i układa w zakryty stos, a następnie dobiera po 4 karty na rękę. Teraz wybierzcie potajemnie po jednej ze swoich torped i załadujcie ją pod swoją kartę okrętu. Osoba, która ostatnio piła tran, zostaje pierwszym graczem i kładzie przy swoim okręcie drewniany znacznik. W trakcie gry będziecie rozpatrywać pola wskazane przez znacznik, który będzie poruszał się po okręgu. Jeżeli znacznik znajduje się przy karcie oceanu, nic się nie dzieje, przesuńcie znacznik na kolejne pole. Jeżeli znacznik znajduje się przy polu, na którym znajduje się tylko okręt gracza, w swojej turze gracz ten dobiera ze stosu tyle kart, by znów mieć ich na ręce 4. Następnie gracz musi wystrzelić torpedę lub się poruszyć. Wystrzelić można tylko torpedę wcześniej załadowaną i tylko w pola, które nie sąsiadują z jego okrętem. Wystrzelona torpeda pozostaje zakryta. Jeżeli przy danym polu są już inne torpedy, nową torpedę umieszcza się pod spodem. Tuż po wystrzeleniu gracz musi załadować swój okręt nową torpedą z ręki. Gdy na polu bitwy pozostanie tylko 2 graczy, mogą oni także strzelać w sąsiadujące pola. Zamiast wystrzału można poruszyć swój okręt na sąsiednie pole, płynąc przeciwnie lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gdy na sąsiednim polu znajduje się karta oceanu, gracz zamienia się z nią miejscami. Jeżeli sąsiadem jest okręt innego gracza, dochodzi do przepychanki. Każdy z graczy wybiera w sekrecie jedną ze swoich torped z ręki i kładzie ją przed sobą. Następnie równocześnie gracze odkrywają karty. Jeżeli gracz, który chce się przesunąć, zagrał torpedę o wyższej lub równej wartości, okręty zamieniają się miejscami. Jeżeli nie, pozostają na swoich miejscach. Każdą zagraną kartę odkładacie do pudełka. Jeżeli nie będziecie mieć już w ręce torped, nie możecie przesuwać się tak, by doprowadzić do przepychanki, ale nadal możecie zamieniać się miejscami z kartą oceanu. Jeżeli znacznik znajduje się przy polu, przy którym znajduje się przynajmniej jedna torpeda, należy każdą torpedę aktywować, od góry do dołu. Jeżeli torpeda jest odkryta, strzela w pole, przy którym się znajduje. Gdy jest to pole okrętu, należy zaznaczyć jego trafienie, obracając go na drugą stronę. Gracz, który wystrzelił torpedę, zabiera ją do siebie jako swoje trofeum. Jeżeli torpeda jest zakryta, należy ją najpierw odkryć. Wystrzeli jednak dopiero wtedy, gdy znów stanie przy niej znacznik. Gdy okręt zostanie trafiony dwukrotnie, tonie. Odrzućcie do pudełka jego kartę i kartę oceanu w kolorze oraz znajdujące się przy nich torpedy. Kapitan tego okrętu odpada z dalszej gry. Gdy jest to pole oceanu, torpeda tonie i nic się nie dzieje. Wiele kart torped posiada moce specjalne, które są aktywowane w różnych momentach gry. Niektóre zadziałają na przykład przy trafieniu, inne podczas przepychanek czy wystrzału. Ich szczegółowe efekty znajdziecie na końcu instrukcji lub na kartach pomocy. Gra kończy się, gdy na polu bitwy pozostanie tylko jeden kapitan. To on wygrywa grę. Jeżeli pozostało 2 graczy, żaden z nich nie ma już na ręce kart, a wszystkie pola zostały rozpatrzone, zwycięża ten z graczy, który otrzymał mniej obrażeń. Jeśli nadal jest remis, wygrywa osoba, która ma najwięcej trofeów za trafienie przeciwników.